Jestem Serbem urodzonym w Bośni i Hercegowinie, bo w Bośni i Hercegowinie mieszkają trzy nacje: Serbi, Chorwaci i Bośniacy. A trochę późno zacząłem grać piłkę, bo na początku trenowałem karate tam do 14 roku życia i potem zacząłem trochę późno, bo grałem zawsze z kolegami w szkole czy po treningu karate, a grałem piłkę i tak zawołało mnie, że przyjdę też na trening i tak przypadkowo zacząłem i trenowałem tam do 18 lat i potem znowu zrobiłem przerwę 3 lata, bo poszedłem na studia, fakultet sportu i fizycznego przygotowania. A taki był moment, że właśnie tutaj trenowaliśmy z Cetnarskim, ja tak zawsze pokazuję mu, jak ustawiam nogi, ale że go nie uderzyłem, ale poszła mi noga do przodu i złapałem go i tak było mocno, ja się trochę, jak się mówi, ukurczę na nie. Grałem na Słowenii, miałem dobry sezon i miałem okazję trafić do rozmawiałem z Mariborem. Maribor w tym roku grał w Ligi Mistrzów. Byłem dogadany, ale miałem problem przez menadżera i potem się wszystko zepsuło. Dogadałem się z klubem, że rozwiązam kontrakt, bo były się niektóre zaległości. Dostało, nie wiem, 20 dni do końca okna transferowego. Była ta oferta z Krakowie. Rozmawiałem z trenerem Podolińskim, on mi namówił, że przyjdzie. Na początku tak nie byłem bardzo zainteresowany, bo słabo startowali, byli tam czy na ostatnim, czy przez ostatnie miejscu, ale dzięki trenerowi Podolińskiemu tutaj przyszedł. Styl, który on grał, czy 5-2, ja też grałem taki na Słowenii, to mi się też podobało i zdecydowałem się przyjść tutaj. Na początku było trudne, bo wszystko mi tak w głowie było, bo nie myślałem, że dobra, bardzo dobry sezon, który miałem u Słowenii, myślałem, że trafiłem na co lepsze. Tak byłem dogadany, kiedy przyszedłem z menadżerem, że zagram tutaj tylko chwilę i pójdę dalej, ale widzicie, zostałem tutaj 3 lata, teraz będzie w sierpniu. Na początku, kiedy się uczyłem języka polskiego, wszyscy zawodnicy, nie tylko ja, który trafię do Polski, nauczyłem się tych przeklinań. Uczyliśmy się czytać i przyszedł na mnie, żeby czytał, wyprowadzić z muzeum. A ja zawsze zapamiętałem, powiedziałem, widziałem wipier, myślałem, że to słowo. Kiedy byłem u Serbii na początku, w tej Nowym Sadzie, kiedy grałem, strzeliłem też sporo bramek głową, ale tam na internecie, kiedy patrzyłem, tak nie ma statystyki, że miałem takie, nie wiem, ćwiczyłem od początku, też grałem siatkówkę dużo z kolegami i miałem zawsze dobry timing. I to musiałem wykorzystać, dobrze strzelałem głową i kiedy byłem młodszy, to mój taki był do tej pory mocniadły. Teraz mam ten kask, trochę przeskaza, ale muszę się przyzwyczaić i myślę, że będę znowu tak strzelał, jak strzelałem przed kontuzją. Po Krakowie bardzo mi się podoba. Tutaj za rodziny też jest fajnie, za dzieci. Także miałem niektóre okazje i zmienić, ale zawsze mi się bardziej, kiedy rozmawiałem z żoną, zostało tutaj, niż się zmienić. Mam jeszcze 3 lata kontraktu, także można się zdarzyć, że tutaj zostanie. Zobaczymy.